Odbudowany częściowo po pożarze z 1945 roku zamek Grodziec jest obecnie udostępniony do zwiedzania. Po dojechaniu na szczyt wzgórza zamkowego można zostawić auto i rozpocząć pieszą wędrówkę po zabytkowych murach. Zwiedzanie rozpoczynamy od przejścia przez bramę Zamku Niskiego i podążamy przez podzamcze do mostu prowadzącego na Zamek Wysoki. Za bramą po prawej stronie górują ruiny wieży ostatniej obrony, donżonu. Po przejściu mostu i zabudowań bramnych trafiamy na dziedziniec zamkowy, nad którym wznosi się książęce palacjum. Znad portalu wejściowego do palacjum na wchodzących dumnie patrzy piastowski orzeł umieszczony tam podczas remontu przeprowadzonego w 1907 roku. Po wejściu do holu w oczy rzucają się gotyckie kamienne kręcone schody i ciekawe sklepienie. Zwiedzający do wyboru mają dwie drogi. Drzwi na prawo prowadzą do niewielkiej komnaty, w której zgromadzono wiele obrazów pokazujących Grodziec na przestrzeni wieków. Droga na lewo prowadzi do sali rycerskiej. Dalsza trasa turystyczna w zamku wąskimi schodami prowadzi na jedną z wież, z której rozpościerają się przepiękne widoki okolicy. Na dalsze zwiedzanie zamku Grodziec zapraszamy w następnym odcinku.